Cześć, Paweł Kasik z tej strony. W tym krótkim odcinku powiemy sobie o takim atrybucie, który pomaga nam w debugowaniu, a mianowicie debugger display. Jeśli mamy jakieś swoje typy w aplikacji, to często analizując to, jakie one posiadają wartości w trybie debug, widzimy tak naprawdę nie to, jakie te wartości są, tylko nazwę typu. Więc tutaj zobaczmy sobie taki przykład. Ja mam stworzony jakiś tam complex number, który zasiliłem dwoma wartościami. Jak sobie uruchomię taką aplikację w debugu, to jak sobie zatrzyma się nam tutaj pułapka i zobaczymy sobie ten kompleks, to zobaczymy tak naprawdę tylko nazwę tego typu, co jest oczywiście dość kiepskie, bo w zasadzie bardziej nas by interesowały wartości, jakie on posiada w sobie, a nie to, jak się ten typ nazywa. Oczywiście w takim przypadku możemy sobie wejść i zobaczyć, tak, tutaj te wartości. Natomiast gdybyśmy mieli na przykład listę elementów tego typu, no to każdy element musielibyśmy rozwijać. Jak sobie z tym poradzić? Tak naprawdę można to zrobić na dwa sposoby. Jeden jest mniej fajny, drugi bardziej pożądany. Oczywiście możemy sobie przeciążyć tak naprawdę to string, bo to odpowiada za to, jak ten typ wygląda w debugowaniu, i możemy oczywiście sobie tutaj napisać, że mamy część rzeczywistą, to jest RE, część urojoną i M. I w tej chwili, jak uruchomimy nasz program, ta aplikacja zachowa się inaczej, znaczy aplikacja zachowa się tak samo, natomiast debugger pokaże nam te wartości, tak? W tej chwili widzimy dokładnie ten tekst, który wypisaliśmy w to stringu, to string. Natomiast no, to rozwiązanie nie jest dobre, ponieważ zmieniamy nasz typ. My tak naprawdę nie chcemy tego robić. Być może standardowa implementacja toString to jest to, co chcielibyśmy mieć, natomiast w debugu chcielibyśmy mieć te informacje dodatkowe. I właśnie to robimy za pomocą atrybutu debugger display. Więc aby to zrobić, dodajemy taki atrybut nad klasą. On się znajduje w system diagnostics i tutaj po prostu przekazujemy to, jak ma typ wyglądać, jak ma wyglądać to, co zostanie wyświetlone przez debugger, jeśli będziemy taki typ robić inspekcję takiego typu. I tutaj sobie napiszemy mniej więcej ten sam łańcuch znaków, który mieliśmy w toString. I jak teraz sobie zobaczymy naszą aplikację podczas uruchomienia, ten typ complex number, to debugger pokaże nam te informacje, które są właśnie w tym debugger display. Jakby tylko mi się tutaj nie zawiesił, to już bym Wam pokazał. Widzicie, jest ta sama informacja, którą umieściliśmy w debugger display. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że ta informacja dodatkowa jest poza naszym typem, tak? Jest to co prawda atrybut nad tym typem, natomiast nie jest to, nie zmieniamy naszej klasy, robimy coś zewnętrznego. I to jest jak najbardziej pożądane rozwiązanie dla tego typu problemu. No bo tego typu nie zmieniamy. Być może implementacja toString jest nam potrzebna do jakiegoś innego celu, gdzie się wykorzystujemy. Może faktycznie chcemy inaczej drukować ten typ, gdy będziemy go drukować. Więc tutaj dla debugera podajemy tylko informacje. Być może tu chcemy jakieś jeszcze dodatkowe informacje podać, tak? Jakiś liczyć, nie wiem, od razu, co tam się z tymi liczbami zespolonymi robi. Natomiast niekoniecznie chcemy to mieć w samej naszej klasie. Tutaj pojawia się może taki mały problem, gdyż no, complex number jest naszym typem, tak? Jest to typem, jest typ, który my stworzyliśmy, więc możemy go modyfikować. A co jakbyśmy chcieli zmodyfikować to, jak jest wyświetlany jakiś typ frameworkowy? Okazuje się, że to też da się zrobić, natomiast jak to zrobić, też robimy to za pomocą debugger displaya, natomiast jak to zrobić, pokażę w następnym odcinku, więc na razie, jeśli chodzi o debugger display dla własnych typów, to robimy to nad klasą, natomiast jak to zrobić z typami wbudowanymi, zobaczymy w następnym odcinku. Cześć!